Szatnia piłkarska. Miejsce, które widziało wiele. Miejsce przez długi, długi czas niedostępne dla zwykłych kibiców, którzy o zakulisowych tajemnicach drużyn mogli dowiedzieć się dopiero, gdy któryś z zawodników lub trenerów sam zdecydował się o nich opowiedzieć. I chociaż niektórzy trenerzy próbują jakoś zachować ten stary porządek, zakazując w oficjalnym regulaminie korzystania z telefonów w szatni, w większości klubów niemalże tradycją stało się publikowanie zdjęć cieszącej się po wygranym meczu drużyny. Zajrzyjmy zatem za kotarę i sprawdźmy, co dzieje się w szatni piłkarskiej. Raz po raz w internecie lądują filmiki nagrywane przez samych piłkarzy, które szybko stają się hitem. Jak na przykład radość Pepe Reiny po meczu, w którym Aston Villa utrzymała się w Premier League. Bardzo dużo dla rozbicia tej ściany oddzielającej kibica od szatniowych realiów zrobiły przeróżne filmy dokumentalne, w dużej mierze oparte właśnie na nagraniach zza kulis. Jak na przykład te publikowane na YouTube'owym kanale Reprezentacji Polski, Łączy nas piłka. Będzie się działo! Czy dokument Tomasza Smokowskiego o Mundialu 2002. Z jednej strony jest to zburzenie tej starej zasady mówiącej o tym, że co się dzieje w szatni, zostaje w szatni. Z drugiej strony, no nie oszukujmy się, dzisiaj o jakiejkolwiek prywatności wśród młodych, piekielnie bogatych i popularnych piłkarzy nie ma mowy. Materiały prosto z szatni są łakomym kąskiem również z innego powodu. Weźmy sobie taki przykład. Oglądacie mecz, jak co weekend. Piłkarze schodzą na przerwę do szatni, a wy widzicie takie obrazki. Hugo Lloris was left very exposed there. And it looks like he's taking his frustrations out on Heung-min Son. And the discussions are continuing into the tunnel. I najczęściej w tym momencie wchodzą reklamy, a my zachodzimy w głowę. Ileż to razy chcielibyśmy podejrzeć przez dziurkę od klucza, jak wygląda awantura w przerwie albo po przegranym meczu. No właśnie, przecież kiedy coś nie idzie na boisku, dopiero po zejściu do szatni zaczynają się... Przytoczona przed chwilą scysja. Hugo Llorisa z Sonem w meczu zeszłego sezonu Premier League przeciwko Evertonowi stała się już hitem internetu. Właśnie dzięki serialowi produkcji Amazon Prime All or Nothing. Tuż przed końcem pierwszej połowy piłkarze Evertonu o mały włos nie strzelili gola. Wściekły bramkarz Tottenhamu stwierdził, że koreański napastnik odpuścił walkę w obronie. A dzięki temu, że na potrzeby właśnie serialu w szatni kogutów zamontowane zostały kamery pracujące non-stop, mogliśmy w końcu trafić w samo oko cyklonu. Jeżeli jakimś cudem, raczej nie, ale jeżeli nie mieliście okazji obejrzeć tego dokumentu, to będąc w Play możecie obejrzeć go za darmo. Taki prezent na święta. Wszyscy abonenci Play mogą aktywować serwis Amazon Prime Video na 6 miesięcy bez dodatkowych opłat. Tam znajdziecie chociażby wspomniany dokument o Tottenhamie, ale jest jeszcze mnóstwo innych produkcji, jak na przykład dokument z tej samej serii, lecz o Manchesterze City. Jako fan Tottenhamu obejrzałem wszystkie odcinki serialu i polecałem wam go na Instagramie już zanim Play w ogóle zaproponował mi współpracę, więc z czystym sumieniem zachęcam was do tego samego. Link do oferty znajdziecie w opisie tego filmu. Spójrzmy zatem, co jeszcze działo się za kurtyną. O innych słynnych spięciach, których kulminacja miała miejsce właśnie w klubowej szatni, słyszeliśmy jedynie z opowieści. Niektóre szybko przycichały, ale inne miały kolosalne skutki. Jak choćby incydent w szatni Manchester United, w którym udział wzięli David Beckham, Sir Alex Ferguson i... But. Luty 2003 roku. Szatnia Old Trafford tuż po przegranym przez Manchester United meczu Pucharu Anglii z Arsenalem. Właściwie każdy kibic Czerwonych Diabłów, który wychodził wówczas ze stadionu, wiedział, co aktualnie robi Sir Alex Ferguson.
Mniej więcej to. Słynna suszarka Sir Alexa, czyli po prostu solidny opierdziel wykrzyczany prosto w twarz ofiary. W razie porażki United, stały punkt pomeczowy. Swoją drogą ciekawe, jak Ferguson poradziłby sobie dzisiaj, w dobie dystansu społecznego. No nieważne. W każdym razie, sam ochrzan od Sir Alexa nie zdziwiłby w sumie nikogo. Drużyna przegrała, piłkarze dali ciała, trudno, zasłużyli na suszarkę. Jednak tego dnia miało miejsce inne wydarzenie, które z pewnością zaważyło na przyszłości pewnego piłkarza Czerwonych Diabłów. Ferguson był po meczu wściekły na Davida Beckhama, który przy bramce na 0-2 wyraźnie odpuścił walkę z Edu, pomocnikiem kanonierów. I kiedy po spotkaniu Sir Alex żwawym krokiem maszerował w kierunku Becksa, by zafundować mu suszarkę, kopnął leżący przed nim but. Niczego nieświadomy but trafił jeszcze bardziej nieświadomego Beckhama w twarz, rozcinając mu łuk brwiowy. Ferguson zarzekał się po latach, że w żadnym wypadku nie celował Beckhama, ale wówczas w szatni Old Trafford wszystko działo się już tak szybko, że nie było czasu na tłumaczenie. Zalany krwią Beckham od razu rzucił się na trenera, ale został powstrzymany przez kolegów. Zakończyło się ogromną awanturą, która błyskawicznie wypłynęła poza szatnię. Mówi się, że był to punkt zwrotny w karierze Anglika, który tylko przyspieszył odejście Beckhama do Realu Madryt. No właśnie, trenerzy. Szatnia to przecież ich rejon. Tam latają przekleństwa i, jak się okazuje, buty. Tam też padają motywujące słowa, takie jak na przykład przed meczem Ruchu Chorzów z Interem Mediolan w pierwszej rundzie Pucharu UEFA w 2000 roku. Trener niebieskich, Jan Rudnow, próbując poprawić nastroje swoich podopiecznych, którzy przecież zdawali sobie sprawę, z kim za chwilę się zmierzą, stanął na środku szatni i napisał na tablicy: choć makaron bardzo lubimy, to dziś włożą w pierd... Nie pomogło, ruch odpadł. No dobra, a co w przypadku, gdy trener chce spotkać się ze swoimi piłkarzami w szatni, ale nie ma tam wstępu? 2005 rok. Chelsea gra z Bayernem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, lecz trener The Blues, José Mourinho, nie może poprowadzić swoich piłkarzy, ponieważ za oskarżanie sędziego w poprzedniej rundzie został zawieszony na 2 mecze. Pół biedy, że nie będzie go na ławce rezerwowych. Ale w szatni? Portugalczyk wykombinował zatem coś takiego. W dniu meczu przyszedł na Stamford Bridge kilka godzin przed spotkaniem i czekał na swoich piłkarzy. Jak sam wspominał, dostać się tam do szatni to był pikuś. Gorzej było z wyjściem. Wówczas, gdy przedstawiciele UEFA krążyli po korytarzach stadionu, sprawdzając, czy Mourinho przypadkiem gdzieś nie chowa się po zakamarkach, ten po prostu wyjechał w wózku na pranie, wywieziony przez kitmana Chelsea. I to się nazywa poświęcenie. Ciekawa historia wiąże się z szatnią Bayernu, gdy trenerem Bawarczyków był Louis van Gaal. Jak wyznał Luca Toni w jednym z wywiadów, podczas jednej z odpraw holenderski szkoleniowiec tak zaciekle próbował przekonać swoich piłkarzy, że to on rządzi w szatni, że po prostu opuścił spodnie, pokazując im dobitnie, że ma cojones. W większości przypadków historie prosto z szatni to opisy awantur i bujek. Czasami pięści szły w ruch ze względów pozabojskowych, jak po treningu Bayeru Leverkusen, kiedy Adam Matysek, krótko mówiąc, dał w twarz Ulfowi Kirstenowi, który cały czas rzucał wulgarne komentarze na temat Polaków. Na szczęście szatnia to nie tylko negatywne emocje, ale i wesołe historie związane z żartami. Bardziej lub mniej udanymi. Nie do końca żart udał się Nikiemu Batowi, pomocnikowi Manchester United, który, chyba nie do końca zdając sobie sprawy z konsekwencji, wziął na cel bramkarza Czerwonych Diabłów, Petera Schmeichela. Bat uznał, że bardzo śmiesznie będzie, jeśli przyłoży rozgrzany czajnik do gołego tyłka przebierającego się właśnie Schmeichela. Nie przewidział tylko jednego, że Duńczyk w ostatniej chwili obróci się do niego przodem. Tak, Nicky Butt może do CV wpisać poparzenie najwrażliwszej części ciała Petera Schmeichela, który według relacji Japa Stama w samym ręczniku gonił żartownisia po całym ośrodku treningowym Czerwonych Diabłów. Ale uwierzcie mi, że to nic w porównaniu z żartem, który dosłownie wstrząsnął szatnią Stoke City w 2013 roku. Żeby było ciekawiej, prowodry żartu ujawnił się dopiero po latach. Okazał się być nim Jonathan Walters, były reprezentant Irlandii. Ale po kolei.
Kilka dni po tym, jak drużyna pożegnała odchodzącego na emeryturę Michaela Owena, obrzucając jego samochód jajkami i mąką, Jonathan Walters postanowił zrobić żart Mattiemu Etheringtonowi. Żart mało wyszukany, bo polegał na wsadzeniu do jego szafki świńskiego łba. I teraz uwaga, bo zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Etherington, gdy znalazł prezent w swojej szafce, odpowiedział szybko. Problem w tym, że według niego świński łeb wsadził mu do szafki bogu ducha winny Glenn Whelan. Etherington, przekonany, że to wina Irlandczyka, otworzył więc jego szafkę, owinął w jego dżinsy świńską głowę i zamknął drzwiczki. Rewanż wykonany. No niekoniecznie, bo to nie była szafka Whelana. Whelan miał szafkę obok Kenwina Jonesa. I kiedy Jones otworzył w końcu swoją szafkę i znalazł w niej to, co znalazł, wpadł w furię. Pech polegał na tym, że jego żona była muzułmanką, a islam zakazuje przecież jedzenia wieprzowiny. Jones odebrał więc zakrwawiony świński łeb w swojej szafie jako prowokację. Sygnał, że nie jest w drużynie mile widziany. Koniec? Absolutnie. W rewanżu Jones wziął cegłę i rozbił nią szybę w samochodzie niewinnego, jak ustaliliśmy, Whelana. Niezły myn, co? Matko Bosko, mówię, co się stanęło? Chyba powinniśmy napisać jakąś petycję o transmisję z szatni w trakcie przerw meczów. Jestem ciekaw, czy kojarzycie inne ciekawe anegdoty prosto z szatni. Jeśli tak, opiszcie je w komentarzu. I pamiętajcie, jeśli chcecie już trafić w jakieś okno, to nie samochodowe jak Jones, ale któreś z tych poniżej. Przypominam o ofercie Playa, do której link widzicie w opisie filmu i jeszcze jedna mała prośba, zostaw łapkę w górę. W ten sposób mi pomożesz. Dziękuję. Konrad Szymański, kłaniam się nisko, do zobaczenia.